Hej, cześć, witajcie, z tej strony Piorun, a dzisiaj omówimy rozwiązanie problemu, które już dawno zrobiłem, związane z programem Steam na Linuxa. Najpierw pokażę Wam moją konfigurację sprzętową. To jest ona. To jest moja konfiguracja sprzętowa, jaką obecnie posiadam. Jest to system operacyjny Linux Mint Lambda 6, czyli z wierzchu mamy Linux Mint, ale silnikiem jest system operacyjny Debian. No. I to jest moja konfiguracja, procesor Ryzen. Pamięć 32 GB, ale jest widoczne 27,3, dlatego że część tej pamięci musi być przeznaczona na wbudowaną w procesor kartę graficzną, czyli tą kartę. No i moją kartą graficzną główną jest RX 580, 8 GB, XFX, XXX, tam Edition, coś tam. No. I system wyświetlania X11, który bardzo dobrze działa. Dobra. I zaczynamy. Najpierw zaczniemy od dysku twardego, bo to jest bardzo ważne. Musimy wejść w... Poczekajcie. Czyli administracja. Poczekajcie, administracja. Akcesoria, dyski. W akcesoriach mamy program dyski w Linuxie. Szukamy nasz dysk z gramy. W moim przypadku jest to PNI. CS900, 1 TB SSD. I co tu robimy? Już Wam tłumaczę. Wchodzimy w opcję montowania. Zaznaczamy na początku te dwie opcje i wyłączamy tą opcję. I tutaj system plików, jeżeli nam się ustawi na auto, to jest zajebiście. Zatwierdzamy hasłem i zamykamy to. To już mamy skończone. Następnie wchodzimy w naszego Steama, to jeszcze nie wszystko. Wchodzimy w ustawienia Steama, wchodzimy w interfejs i zaznaczamy opcję uruchamiaj Steam przy włączeniu komputera. Zaznaczamy tą opcję, zapisujemy ustawienia, uruchamiamy Steam od nowa i teraz przechodzimy do przestrzeni dyskowej, dodajemy nasz dysk i zapisujemy ustawienia. I uruchamiamy Steam jeszcze raz ponownie. I po tym zabiegu Steam już będzie nie dość, że uruchamiał się w Linuxie samemu, będzie widział dysk poprawnie i będzie można na nim instalować gry. Tak, ja mam to zrobione i u mnie to działa zajebiście. Nieraz Wam pokazywałem, jak to jest u mnie zrobione, że to wszystko działa. Ja teraz powiem Wam, nie będę uruchamiał Cyberpunka czy tam czegoś, żeby Wam pokazać, że to działa, bo nieraz widzieliście. Zresztą nowe DLC zostało już dodane. Aha. No dobra, niech Wam będzie, bo niektórzy nie wierzą, że można uruchomić Cyberpunka. Proszę bardzo. Na Lambdzie 6 uruchamiamy Cyberpunka 2077, a podobno się nie da. Tak, jest wielu użytkowników Linuxa, którzy twierdzą, że się nie da uruchomić Cyberpunka na Linuxie. To dlaczego w moim przypadku się daje? Proszę bardzo. No, już wentylatory się rozkręcają. Proszę bardzo. Dobrze tu huczy. Proszę bardzo, żeby nie było, że oszukuję. Włączamy to tylko na chwilę. Wita w międzynarodowym i transorbitalnym porcie kosmicznym Night City. Zobaczcie, mamy cyberpunka. Wszystko działa jak trzeba.
Jeżeli zrobicie wszystko tak, jak ja wam mówię, to wszystkie problemy ze Steamem w Linuxie rozwiązujecie automatycznie. Widzieliście, działa to bez problemu. Kolejny dowód, proszę bardzo. Euro Truck Simulator 2, moja ulubiona gra. Kurde, ten szum karty graficznej i wentylatorów na procesorze, jak ja to kocham. Proszę bardzo. No niech mi ktoś teraz powie, że no nie da się. To jest niemożliwe. Impossible. No to teraz niech się palnie książką w łeb. Dlatego ja wam właśnie pokazałem, jak rozwiązać problem Steama. Przykładowe zlecenie. Bierzemy sobie Renault Truckers. Zrobimy sobie jedną misję. Aha, dobra. Nie zrobimy. Aha, rozumiem. Znów dostawę. W sumie zrobimy tą misję. Wybrano cel podróży. Przygotuj się do skrętu w lewo. Ja wam mówię dlatego, że... Skręć w lewo. Problem ze Steamem można bardzo łatwo rozwiązać. Tylko trzeba wiedzieć, jak do tego problemu podejść. Ja po prostu podeszłem metodą prób i błędów. Trochę się przy tym namyślałem, na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Udało się. Działa bez problemu. Zjedź z ronda. Jak widzicie, wszystko działa jak należy, bez problemu. Więc tylko trzeba chcieć. Przeliczam trasę. Prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Trzymaj się lewej strony.
No, więc widzicie, działa, działa. Więc naprawdę mówię, że wystarczy tylko chcieć i można problem naprawdę rozwiązać. Okej, trzymajcie się i pozdrawiam serdecznie.